Doda w końcu to potwierdziła. Jestem na trudnym etapie. Koniec związku z Dariuszem Pachutem? W ostatnim czasie media rozpisują się o domniemanym rozstaniu Dody z jej partnerem, Dariuszem Pachutem. Fani artystki dopatrzyli się rzekomych dowodów, które mają potwierdzać, że para nie jest już razem. Przed pojawieniem się na czwartkowej konferencji odnośnie jesiennej ramówki Polsatu, Doda opublikowała na swoim profilu wymowną prośbę. Fani Dody są przekonani o jej rozstaniu z Dariuszem Pachutem. Wśród dowodów zdaniem fanów Dody mających potwierdzać jej rozstanie z Dariuszem Pachutem są m.in. treści publikowane przez nią w mediach społecznościowych. Choć wcześniej partner wokalistki był częstym gościem w mediach społecznościowych piosenkarki, od jakiegoś czasu przestał się pojawiać na publikowanych przez nią treściach. Z jej profilu zniknęły także ich wcześniejsze wspólne zdjęcia. Fani zaobserwowali także, że Doda zmieniła swoje etui na telefon, na którym wcześniej znajdowało się zdjęcie pary. Ani wokalistka, ani Dariusz Pachut nie potwierdzają, ani nie zaprzeczają tym plotkom. Doda jest podekscytowana swoim reality show, Doda Dream Show. Doda pojawiła się na konferencji odnośnie jesiennej ramówki Polsatu. Wtedy na antenie stacji fani wokalistki będą mogli oglądać program Doda Dream Show. Reality show pokaże, jak wiele pracy artystka wkłada w przygotowanie swoich występów i ile kosztuje to ją samą i jej najbliższych. Program będzie można oglądać od 4 września o godzinie 25. W trakcie nagrań kamery towarzyszyły wokalistce przez prawie 4 miesiące, więc telewidzowie będą mogli poznać całkiem spory fragment jej życia i zobaczyć ją nie tylko na scenie, ale także w życiu prywatnym. W rozmowie z portalem Pomponik powiedziała: "To jest moje dream show. Ja chcę, żeby to była trasa koncertowa, o której zawsze marzyłam, na którą zawsze ciężko pracowałam, ale nie mogłam mieć ze względu na warunki w Polsce. Każda sekcja będzie miała oddelegowanego specjalistę. To będzie coś niesamowitego, bo jak do tej pory wszystko robiłam ja." Doda wystosowała apel do mediów i fanów. Doda wystosowała na swoim profilu w mediach społecznościowych apel do mediów i fanów, w którym poprosiła o skupienie się na karierze, a nie jej życiu prywatnym. Doda w swoim apelu ujawniła: "Jest na trudnym etapie." Dodała, że zależy jej na tym, by fani i opinia publiczna nie brali medialnego szumu wokół jej związku za sposób na promowanie jej koncertów i programu Polsatu. Czyżby to potwierdzenie, że w plotkach jest ziarno prawdy? Dziś odbędzie się ramówka Polsatu, na której będę przedstawiać mój najnowszy program, który jest spełnieniem moich marzeń i za który serdecznie dziękuję. Wszyscy na niego czekacie, więc proszę, by omijać temat mojego życia prywatnego. Jestem na trudnym jego etapie, nie chciałabym, by większość czytelników zinterpretowała to jako promocję programu. Musimy przejść przez niego sami.